Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ludzie ciągle piszą do mnie wiadomości z pytaniem, dlaczego ja już nie publikuję nigdzie swoich wierszy. Proszę Państwa, odkąd Andaluzja stała się moim domem, pisanie smutnych wierszy stało się niemożliwe, bo zawsze pisałam o prawdziwych emocjach. Mówili mi, że trzeba pisać krwią. Równo zdzierać ostatki prawdy z innych, umieszczać je w wersach i pchać dalej, sprzedawać tak samo, jak się sprzedaje mięso na targu. Proszę Państwa, nie jestem w stanie już wyobrazić sobie takiego smutku, by umieścić go w wersach i nazwać go dobrym wierszem. Hiszpania cię rozleniwiła, w Polsce robiłaś więcej, przestałaś to być Roxaną, tak, czy absolutnie mój faworyt. Wygląda na to, że musisz wrócić do kraju, by dalej móc tworzyć dobre wiersze. Siedzę sobie tak w kawiarni, popijając kawę con leche i myślę nad całym absurdem tego wszystkiego. Pierwszy raz odczuwam radość i spokój w każdej części mojego ciała, mam ochotę rozsypać je wszędzie, by inni wiedzieli, że takie uczucie istnieje i też płakali ze mną ze szczęścia. Tymczasem maile przychodzą dalej. Proszę Państwa, jeżeli Państwo twierdzą, że jeden dobry wiersz jest wart więcej niż spokój, to u Państwa coś ewidentnie funkcjonuje.